Rozpoczynamy konferencję prasową poświęconą cyklowi wydarzeń, wiosenno-letniemu cyklowi wydarzeń pod tytułem Krynica źródłem kultury. Przedstawiam Państwu pan prezes Jarosław Wilk, prezes ludowiska Krynica Rzek Jezów, spółka akcyjna, pan burmistrz, pan doktor Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy Zdroju i pan doktor Tomasz Wołowiec, burmistrz, wiceburmistrz Krynicy Zdroju. Poproszę pana prezesa o zabranie głosu. Bardzo miło mi jest Państwa powitać. Z jednej strony jesteśmy dosłownie przed, znaczy półtora miesiąca po tym, jak skończył się cykl styczniowo-lutowy wydarzeń w Pijalni. Teraz przygotowaliśmy kolejną niespodziankę. Przygotowaliśmy już, w zasadzie ta pierwsza część była przygotowywana wspólnie z Urzędem Miasta, z otoczeniem biznesowym Krynicy, ale teraz zaczynamy grać jeszcze wyżej. Nie będę zdradzał szczegółów. Najpierw może zaczniemy od takiego wizualnego podsumowania i przypomnienia sobie, jak to było w okresie ferii zimowych. Proszę o film. Mamy tutaj. Wydarzeń kulturalnych 6 tygodni, 20 topowych polskich artystów, ponad 70 godzin muzyki na żywo. Mam to troszkę za szybko, chwileczkę. 10 godzin najlepszych kabaretów, ponad 27 tysięcy sprzedanych biletów, ponad 100 godzin dobrej zabawy na afterparty i ponad 300 dzieci na naszych warsztatach. Dziękuję bardzo. Tak, to jest coś, co robi wrażenie, jeżeli chodzi o podsumowanie. No właśnie, i to wszystko w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju. Nowe Centrum Kulturalne, miejsce, w które zaledwie po 2 miesiącach już wpisało się na listę najbardziej kultowych sal koncertowych w kraju. Generalnie to jest dowód na to, że w ciągu 2 miesięcy, jeżeli jest dobre podłoże, można stworzyć nową markę, można stworzyć coś ciekawego. Wtedy, kiedy pojawiają się osoby, które są zaangażowane, które chcą coś zrobić, które wierzą w to, że to, co robimy, ma rację bytu. Nie byłoby oczywiście tego sukcesu, gdyby nie media, gdyby nie Państwo. Gdyby Państwo też nas nie wspierali, nie byłoby takiego pozytywnego oddźwięku i myślę, że mogę już teraz to powiedzieć, spektakularnego sukcesu. Tak, stworzyliśmy własną markę imprezy, a teraz co dalej? Skończyliśmy jedno i idziemy dalej. To ja pamiętam, że parę razy pozwoliłem sobie powiedzieć, że porównać to, co my tworzymy do festiwalu Open Air, że pierwszy koncert Open Air'a przyciągnął 300 kilkadziesiąt osób. U nas wtedy, kiedy to stworzyliśmy, udało się przyciągnąć ponad 27 tysięcy osób. I jeden z dziennikarzy powiedział, no dobrze, ale to jest tak, że wy macie to jedną czy dwie sale. Gdybyście chcieli zrobić coś takiego jak Open Air, musicie mieć więcej. A ja odpowiedziałem, tak, ale przecież w Krynicy jest tyle hoteli, jest tyle przestrzeni. Jeżeli wszyscy będziemy działać razem, to jesteśmy w stanie oferować coraz to więcej i więcej i więcej. I teraz mam przyjemność jakby tutaj mówić czy prezentować Państwu cykl wiosenno-letni, gdzie już dzięki zaangażowaniu miasta i uczestnictwu też hotelu Czarny Potok i menadżera pani Agnieszki Dąbrowskiej, to, co się dzieje się już w dwóch miejscach. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek i to będzie pączkowało. Czyli pierwsze była pijalnia, teraz już jest pijalnia, amfiteatr i myślę, że będzie coraz więcej. Także to jest
początek. I teraz prosiłbym o zabranie głosu pana burmistrza, który bardzo aktywnie nas wspiera od samego początku i dzięki niemu mamy szansę zamienić to wydarzenie w taki prawdziwy kombajn i dzięki uczestnictwu i wsparciu miasta możemy utrwalić tą markę, którą zaczęliśmy budować. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za oddanie głosu, za zaproszenie i za obecność Państwa. Proszę Państwa, ja może zacznę od tego, będę starał się być precyzyjny. Po pierwsze, jak Państwo wiedzą, pijalnia główna wyremontowana no, została wyposażona w określony sprzęt, ale dzięki którym można takie koncerty realizować. Ale chcę powiedzieć, że nie dałoby się stworzyć tego projektu i tego kierunku właśnie rozwoju utrzymania, gdyby nie to, że władze uzdrowiska Krynicy Żegielskiej S.A., mówię w osobie pana prezesa, gdyby nie tak naprawdę uznała, że kultura to istotny kierunek rozwoju naszego kurortu. I ja oprócz tego, że znakomicie nam się współpracuje, to chcę w tym momencie bardzo podziękować, bo to jest małe miasto, my jesteśmy na siebie wszyscy skazani i tylko w dobrej współpracy jest jakby metoda na to, żeby to miasto odniosło sukces zgodnie z swoim gigantycznym potencjałem, który po prostu posiada. Proszę Państwa, było wielu niedowiarków. Wtedy, kiedy uzdrowisko zaproponowało ten program zimowy, ja nawet nie będę wymieniał z oczywistych względów nazwisk, ale wiem, że jeden z ekspertów muzycznych znanych w skali Polski, kiedy otrzymał jakby informację, ta informacja była dystrybuowana oczywiście w różny sposób, że taki program, taki projekt jest realizowany w małym miasteczku w Polsce, że to jest 20 wydarzeń topowych, to powiedział w ten sposób, że jeżeli to się uda, to znaczy, że on się nie zna na muzyce. No więc ja oczywiście, ponieważ nie mam natury czegoś złośliwego, traktuję to w kategoriach pewnego raczej może nie tyle braku profesjonalizmu, raczej traktuję w kategoriach, że wydaje się, że to jest tylko dowód na to, że czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było i rozumiem, że od tamtej pory, od zakończenia tego projektu, ten znany ekspert muzyczny już uwierzy w to, że to jest właśnie możliwe. Natomiast proszę Państwa, ja oczywiście nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, żebyśmy traktowali ten projekt wyłącznie w kategoriach pojedynczych czy i tylko w zimie. Wiadomo, że zima w Krynicy jest o tyle specyficzna, że to jest ten główny nasz sezon turystyczny i wiadomo, że przyjeżdża określona klientela, określeni ludzie, którzy oprócz tego, że w sposób aktywny spędzają czas przede wszystkim oczywiście na stokach narciarskich czy powiedzmy na ślizgawkach i spacerując czy uprawiając narciarstwo biegowe, ale to są też ludzie, którzy oczywiście potrzebują dodatkowej oferty. I z jednej strony ta oferta była ofertą uzupełniającą, ta znakomita oferta właśnie w pijalni. Zresztą Państwo pewnie bywali na tych koncertach. Mnie się też zdarzyło, nie często, bo po prostu nie miałem czasu, ale byłem specjalnie właśnie, żeby obejrzeć to pod każdym względem. I zwróćcie Państwo uwagę, że tam pojawiali się ludzie w strojach narciarskich, czyli prawie, że prosto z przysłowiowego stoku, a oprócz tego pojawiali się jeszcze z dziećmi, całymi rodzinami. Grupy odbiorców bardzo szerokie, czyli projekt był doskonale marketingowo dopracowany i tutaj chylę czoła przed panem prezesem i panem dyrektorem Markiem Rutkowskim, który jest znanym ekspertem w dziedzinie marketingu i to od razu widać w tych wszystkich działaniach ten profesjonalizm. Proszę Państwa, chcę powiedzieć też o tym, że te wydarzenia zimowe to nie był tylko i wyłącznie produkt uzupełniający dla powiedzmy oferty produktu na przykład narciarstwa czy produktu turystycznego Krynicy. To był też czynnik pierwotny przyciągający tutaj określoną klientelę. I to nie tylko z okolic, powiedzmy Nowy Sącz, Gorlice i tak dalej, czy Kraków, ale z całej Polski. I to jest wielki sukces, ponieważ tym projektem budujemy wspólnie, co podkreślam, markę Krynicy właśnie pod hasłem Krynica źródłem kultury. Oprócz inwestycji, które są potrzebne i będą realizowane, wymagają najczęściej zaangażowania czasowego, finansowego i to wszystko przed nami, ale tutaj chodziło właśnie o to, żeby stworzyć naprawdę idealne rozwiązanie takie, które pozwoli na ożywienie, wzbogacenie rynku turystycznego, bo przecież z tego wszyscy żyjemy. I cieszę się bardzo, że kolejnym partnerem przed tym, co przed nami, stał się hotel Czarny Potok, Resort & Spa, taką ma chyba nazwę dokładnie, pani dyrektor Agnieszka Dąbrowska, która oprócz tego, że dysponuje też potężnym potencjałem, jeżeli chodzi o zarządzanie obiektu, który ma w dyspozycji, to jeszcze do tego jest, że tak powiem, ten obiekt wyposażony w ciekawe elementy infrastruktury, nazwijmy to takiej około muzycznej, czyli
w środku, wewnątrz. Takie wydarzenia są możliwe do realizacji, jeżeli chodzi o salę z dobrym nagłośnieniem i również amfiteatr. I zwróćcie Państwo uwagę, że pojawia się w tym momencie w Krynicy właśnie znakomity produkt kultury pod jednym głównym hasłem wspólnym, co jest najistotniejsze. Do tego jeszcze chcę dodać oczywiście Centrum Kultury, to jest jednostka Krynicy, która absolutnie nie jest pomijana, ale z racji właśnie tego, że postawiliśmy wspólnie na imprezy o charakterze komercyjnym w takim wydaniu, to oczywiście środek ciężkości na działania Centrum Kultury jest przesunięty na nieco inną aktywność, szalenie ważną również dla społeczeństwa, dla mieszkańców i tak dalej. No i proszę Państwa, to tak, przepraszam za przydługi wstęp, ale musiałem to wszystko poukładać. I teraz co przed nami? Długi weekend majowy, który jest w tym roku strasznie krótki. I bolejemy nad tym, ale to tylko taki jeden rok. W każdym razie od soboty do poniedziałku. Co absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby zachęcić ludzi do przyjazdu tutaj. I przyjadą na pewno, ponieważ są absolutnie przed nami wyjątkowe wydarzenia. Proszę zwrócić uwagę, te nazwiska już można ujawnić. To jest pani Maryla Radowicz, to jest pan Zbigniew Wodecki, to jest Pijama Porno. To jest przedstawienie teatralne Zdrówko. I to jest oczywiście tylko jedna z ofert, bo do tego jeszcze mamy w ofercie również cały zestaw filmów związanych z osobą Jana Pawła II, więc jakby zupełnie dla innych odbiorców, a może częściowo dla tych samych. Proszę? Od 5, czyli można powiedzieć, że zaczyna się, tak, mam ściągę, proszę Państwa, bo przecież wszystkich cyfr nie mogę mieć w głowie, ale tu chodzi o to, że ten typowy sezon weekendowo-majowy, który to są te dni wolne, on jakby rozpoczyna dalszą aktywność, czyli od 5 maja program przeglądu filmów o Janie Pawle II właśnie w pijalni głównej. Proszę Państwa, i teraz co dalej? Przed nami też wiosna, która się zaczęła, lato i właściwie do końca roku. Krynica ma tętnić, dudnić, śpiewać, ma być jednym wielkim miejscem wydarzeń kulturalnych. I robimy to wspólnie. Proszę Państwa, myślę, że zdradzanie wszystkich nazw zespołów, nazwisk, wykonawców byłoby nie tylko niestosowne. Po pierwsze, pewien ładunek, nazwijmy to niespodzianki czy powiedzmy znaków zapytania, myślę, że jest sympatyczny i myślę, że jest potrzebny. Po drugie, no nie chcielibyśmy specjalnie jakby zachęcać do zachowań rynkowych naszych menadżerów, wykonawców, jeżeli chodzi o ceny, więc umówmy się, że zdradzę tylko kilka powiedzmy nazwisk czy nazw znanych. Stanisław Sojka, Afromental, Teza, T-Love, jeżeli chodzi na przykład o powiedzmy kabarety, to Neonówka. I na tym zostawmy. Znowu zobaczcie Państwo, że to jest oczywiście top i tego będzie naprawdę bardzo dużo. To będzie około 30 wydarzeń. Oczywiście znowu pojawili się wątpiący, czy frekwencja w lecie będzie taka sama jak w zimie. Wiadomo, że w zimie oferta openerowa jest praktycznie nie istnieje, bo jest po prostu zimno i rzadko się organizuje coś na zewnątrz. A teraz pewnie jakaś alternatywa będzie. Ale właśnie chciałem podkreślić, że w naszym mieście, a chcę podkreślić również bardzo dobrą współpracę z sąsiadami z Muszyny i tak dalej, chcemy wypracować taki produkt, który będzie absolutnie komplementarnym, uzupełniającym. Czyli, że nie będzie to na zasadzie takiej, że wspólnie my w Krynicy robimy coś, powiedzmy, co będzie adresowane do grup odbiorców, którzy mają kupić, zapłacić bilet, a natychmiast pojawi się oferta konkurencyjna, darmowa, bo to po prostu było bez sensu. Oczywiście nie mam gwarancji na dzień dzisiejszy już dopracowania szczegółów programowych z sąsiednimi gminami, bo pracujemy nad tym, ale my w Krynicy tak będziemy robić. I liczę też na to, że inne, nawet i mniejsze pensjonaty czy hotele, które przecież też organizowały i organizują sporo wydarzeń muzycznych, mówię tutaj na przykład o Małopolance, która zawsze świetne imprezy organizowała, mówię o niektórych restauracjach, tak jak Hydropatia czy wiele innych, myślę, że to jest, że tu uda nam się zbudować właśnie pewne porozumienie, pewną platformę współpracy, która po prostu będzie to miasto znakomicie reprezentowała, promowała i wykorzystała ten potencjał i rozwijała ruch turystyczny, o co nam wszystkim chodzi. To tyle może przydługiego wstępu, za co przepraszam, ale chciałem Państwu po prostu wyjaśnić całą ideę tego wszystkiego, całą koncepcję. Natomiast później oczywiście jeszcze kilka innych tematów pewnie poruszymy, jeżeli oczywiście Państwo będziecie zainteresowani. To jeżeli chodzi o tą część kulturalną, nie wiem, czy Państwo mają jakieś pytania, czy...
rozumiem, że na początek zdradzamy długi Majowy Weekend. Tak, na początek. Znaczy tutaj pan burmistrz już parę, że tak powiem, szczegółów zdradził, czyli Sojka, Afromental, Stanisław Sojka to jest 23 maja, Afromental 30 maja, no i TSA, raz, dwa, trzy, T-Love, Kabarety na Nówkach, Hrabin. Nie chcemy zdradzać, no to, czy ja to powtórzę za panem burmistrzem, nie chcemy zdradzać wszystkich nazw jeszcze w momencie, jesteśmy w trakcie negocjowania warunków i podpisywania umów, a już nauczyliśmy się, że zbyt wczesne przekazanie mediom pewnych szczegółów powoduje drastyczny wzrost cen tych kontraktów muzycznych, więc wybaczcie nam, po prostu ze względów biznesowych i zdroworozsądkowych lepiej pewne rzeczy tak dawkować, właśnie budować pewne napięcie, a to, co zaprezentowaliśmy w styczniu i w lutym, pokazuje, że no na pewno nie będziemy tych lotów obniżać i to, że dzięki zaangażowaniu miasta, dzięki zaangażowaniu innych przedsiębiorców, jeszcze raz, pani Agnieszka Dąbrowska, Hotel Czarny Potok, Resort & Spa, to jest to, że my nie jesteśmy już tylko pijanią. Zwróćcie uwagę, 30 kwietnia Owodecki, Amfiteatr Hotelu Czarny Potok, Pidżama Porno, która tak naprawdę gra kilka razy w roku, to są oni grają bardzo rzadko i to są bardzo ekskluzywne występy. I oni grają u nas, potem jadą bodajże do Wrocławia. Kabaret Zdrówko w Hotel Czarny Potok, kabaret przedstawienie teatralne Zdrówko, Amfiteatr Czarny Potok, Jurki, Amfiteatr Czarny Potok, Maryla Rodowicz, Pialnia Główna. I też zwróćmy też uwagę, że inni przedsiębiorcy, tacy jak Pasaż Krynicki, też bardzo aktywnie włączają się w to, żeby promować. Znaczy, ja jestem państwu bardzo wdzięczny, bo to, że ten sukces stycznia i lutego był taki duży, to jest dzięki wam, to jest dzięki właśnie hotelowi Czarny Potok, to jest dzięki Pasażowi Krynickiemu, to jest dzięki panu burmistrzowi i miastu. Potencjał tego miasta. Ja nie mogę, czasami jak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że opener pierwszy w 2002 roku w milionowej stolicy zgromadził 300 osób, a my potrafiliśmy zgromadzić te 27. Oczywiście to było rozłożone w cyklu, ale daliśmy radę, tak? To nawet gdybyśmy porównywali jedno wejście, że weszło od 1000 do 2000 do tych 300, to ile razy więcej wtedy, kiedy Krynica jest no, nieporównywalna do Warszawy, tak? No, jak możemy porównać? A jednak możemy, tak? I potencjał Krynicy być może jest większy niż Warszawy, ale tutaj musimy pracować wspólnie i nie możemy sobie narzucać pewnych barier. Ja tutaj też dzięki bardzo dobrej współpracy z miastem zaczyna się zmieniać deptak, zaczyna się zmieniać oferta, którą daje i prezentuje uzdrowisko Krynica Żygiestów. Otworzyliśmy już trzy kawiarnie. Jedna jest kawiarnia prezydencka w Starym Domu Zdrojowym. Jest kawiarnia nowa, jak teraz szlifujemy podłogi przed imprezami w Pialni Głównej. A polerujemy je, oczywiście, żeby wszystko błyszczało, będzie jeszcze bardziej. Kupiliśmy palmę, ta płyta Pialni Głównej nie będzie już przypominała Dworca Głównego, to gwarantuję. I otworzyliśmy nową kawiarnię, taką kawiarnię, która wizerunkowo będzie nawiązywała do tego topowego, do tej topowej pozycji, którą zajmuje uzdrowisko Krynica jako miasto. W tą sobotę otworzyliśmy kawiarnię Piekiełko w Patrii. Gdzieś chcemy odtworzyć ten klimat i trochę kiepurowski, i trochę PRL-owski, gdzieś ten stary PRL wróć na zasadzie pewnych nostalgii w nas drzemie. Otworzyliśmy pialnię uzdrowiskową, pialnię, która pozwala realizować i wydawać kuracje zdrowotne dla kuracjuszy, dla gości, wtedy kiedy Pialnia Główna pracuje jako to centrum kulturalne, kongresowe, konferencyjne. I to wszystko zaczyna się zmieniać. Tutaj
miasto jest takim, takim integratorem, dzięki któremu pozwala, znaczy właśnie to jest to, ważne jest to, że wszyscy znajdują się w swoich miejscach i dzięki tej pozytywnej energii ta akceleracja, to przyspieszanie jest, jest naprawdę duże. My nie czekamy roku, żeby powtórzyć kolejny cykl koncertowy. Daliśmy czas na Wielki Post, tak, żeby była pokuta, żeby była chwila refleksji i ledwo święta się skończyły i post się skończył, prezentujemy nową ofertę, tak? I obiecujemy, że ta oferta będzie coraz to bogatsza i w zasadzie z każdym miesiącem będziemy Państwa i naszych klientów zaskakiwać. A to, co zrobiliśmy wspólnie, bo to nie jest tak, ten sukces jest sukcesem jednej firmy, to jest sukces nas wszystkich, a ten sukces stycznia i lutego odbił się głębokim echem w całej Polsce. Jak jestem w Warszawie, jestem we Wrocławiu, ludzie się pytają, co się dzieje, że to i chcą grać. Na przykład byłem w uzdrowisku Ustroń, gdzie główny księgowy ostatnio wygrał, nie wiem, czy Voice of the Poland, czy Must Be the Music, w każdym razie jest laureatem, razem z zespołem zdobył pierwsze miejsce, nie będę przekręcał nazwy tego zespołu, bo go nie znam, więc nie będę próbował. I on mówi, chcielibyśmy zagrać w pijalni głównej w Krynicy. I to jest niesamowite, tak? Jak szybko udało się, ale to pokazuje, jaki potencjał ma Krynica. I teraz my wszyscy powinniśmy w ten potencjał uwierzyć i nie być takim, znaczy po pierwsze nie blokować siebie, wierzyć w ten potencjał i wspierać. Znaczy, powinniśmy gdzieś zerwać z tym, co mają Polacy. Taki po pierwsze sceptycyzm, takie chętne negowanie, tylko wierzymy, mamy power i idziemy do przodu, tak? Ponieważ sukces no, nas powinien uskrzydlać. Dziękuję bardzo. Ja mogę powiedzieć też na koniec, że podpisuję się oczywiście obiema rękami po tym, co powiedział pan prezes, bo to jest małe miasteczko. Szczerze mówiąc, profil gospodarczy jest, można powiedzieć, dosyć jednorodny. I taka atomizacja, która no jest jeszcze gdzieś tam dostrzegana, prawda, że każdy sobie, ona do niczego dobrego nie doprowadzi. Natomiast tutaj naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się zbudować już w tej chwili taką platformę współpracy właśnie znakomitej z uzdrowiskiem i że dołączają kolejni. I zobaczcie Państwo, że bo my jesteśmy bardzo zdeterminowani i bardzo pracowici i nawet jeżeli się okaże, że tam powiedzmy jakieś tam bariery finansowe się pojawiają, bo one zawsze się pojawiają, to my doprowadzimy do tego, że to będzie najbardziej znany kurort właśnie nie tylko w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie wydarzeń różnych kultury. I chcę powiedzieć, bo czasami pytają ludzie, no dobra, ale czy to jest ta oferta? Bo przecież u Was jest Kiepura, Nikifor i tak dalej. Proszę Państwa, to absolutnie drugiego nie wyklucza. Zwróćcie Państwo uwagę, że budowanie marki oczywiście Krynicy w oparciu o nazwisko, osobę, szczerze mówiąc marketingowym językiem mówiąc brand Jana Kiepury, absolutnie nie wyklucza tego, bo wiadomo, że organizujemy również wspólnie festiwal imienia Jana Kiepury. Już oczywiście mamy właściwie wszystko dopięte na ostatni guzik. W przyszłym tygodniu będzie konferencja prasowa, proszę się nie gniewać, najpierw w Krakowie, ale robimy to również z Operą Krakowską, jak w poprzedniej edycji, więc o tym to będzie oczywiście tam, ale później oczywiście będziemy tutaj też Państwa informować. I chcę powiedzieć, że absolutnie jedno drugiego nie wyklucza. Oferta Krynicy musi być adresowana do szerokich grup odbiorców, dlatego że branża hotelarska, branża turystyczna ma bardzo różną klientelę. To nie jest tak, że przyjeżdżają tutaj tylko i wyłącznie kuracjusze, chociaż oni są aż szalenie ważni, bo to jest w końcu uzdrowisko, ale przyjeżdżają też ludzie, którzy korzystają z różnego innego, jakby innej formy czy innego sposobu spędzania tutaj czasu i oni muszą od nas otrzymać ofertę. A to wszystko będzie budowało markę Krynicy, właśnie tą, która ma być symbolem wydarzeń różnych, topowych wydarzeń kultury. Także życzmy sobie, żeby dalej ta współpraca tak wyglądała. Jestem głęboko przekonany, że tak będzie i będziemy rozwijać nasze miasto ku chwale jej mieszkańców. Dziękuję bardzo.